Jeśli szukasz ciekawego miejsca na weekend lub krótki urlop, w tym filmie dowiesz się, co warto zobaczyć w Berlinie, aby poczuć niezwykły klimat tego miasta. Historia Berlina sięga XIII wieku. Wtedy pojawia się pierwsza wzmianka o tym mieście. Musisz jednak wiedzieć, że zanim powstał Berlin, istniał tu słowiański gród Kopanica. Dziś jest to jedna z dzielnic miasta, Kopenik. Sama nazwa niemieckiej stolicy najprawdopodobniej też ma słowiańskie korzenie. Część językoznawców uważa, że pochodzi ona od prasłowiańskiego słowa bryl, które oznacza bagna i moczary. Z kolei inni twierdzą, że jest to zniekształcony wyraz brali. Ten zaś ma początek w słowie bral, które jest skrótem imienia Bratosław. Stolicą Zjednoczonych Niemiec, a właściwie Cesarstwa Niemieckiego, Berlin został w 1871 roku. Już wtedy był prawdziwą stolicą kultury, nauki i sztuki. Efektem II wojny światowej było nie tylko zniszczenie około 40% miasta, ale także podział na cztery strefy okupacyjne. Strefy wpływów wschodu i zachodu były oddzielone słynnym berlińskim murem, więc obok siebie funkcjonowały dwa Berliny, wschodni i zachodni. Dopiero w 1990 roku doszło do zjednoczenia Niemiec, a Berlin znów stał się jednym miastem. Dziś jest to niezwykle barwne i otwarte na świat miasto. Mieszka w nim wielu ludzi z całego świata. Jeszcze więcej jest turystów, którzy przyjeżdżają tu, aby zwiedzać i bawić się. Zwiedzanie Berlina najlepiej rozpocznij od Alexanderplatz. To chyba najbardziej znany i wyjątkowo chętnie odwiedzany plac w Berlinie. Nie ma w tym nic dziwnego. To nie tylko wielki węzeł komunikacyjny. Znajdziesz tu także mnóstwo restauracji, kawiarni czy galerii handlowych. Na pewno zauważysz również niesamowitą konstrukcję zwieńczoną modelem Układu Słonecznego. To Urania Weltzeituhr, czyli zegar, który pokazuje aktualny czas z 24 stref czasowych całego świata. Tuż obok Alexanderplatz zobaczysz wieżę telewizyjną. To jeden z symboli miasta. Jej wysokość wynosi 368 metrów. Na 203 metrze umieszczono taras widokowy, z którego zobaczysz wspaniałą panoramę całego Berlina. Możesz tu także coś zjeść w ruchomej restauracji. W ciągu pół godziny wykonuje ona pełny obrót, więc będziesz miał możliwość delektować się jedzeniem podczas oglądania pięknych widoków. Z wieży telewizyjnej blisko już na Wyspę Muzeów. Po drodze możesz obejrzeć Kościół Mariacki. To wspaniały przykład gotyku ceglanego. Wnętrze kościoła kryje cenne barokowe wyposażenie, ale prawdziwym hitem jest niesamowity fresk Taniec Śmierci, który robi na oglądających ogromne wrażenie. Po drodze na wyspę miniesz także Aquadom, czyli ogromne cylindryczne morskie akwarium. Możesz tam zobaczyć około 100 gatunków ryb, także tych z raf koralowych. Wyspa Muzeów, a właściwie Spreeinsel, to kolejne bardzo ciekawe miejsce. Nazwa wzięła się od licznych muzeów, które znajdują się w północnej części wyspy. Zanim jednak zanurzysz się w oglądanie cennych zabytków muzealnych, koniecznie odwiedź berlińską katedrę. Ten wybudowany na przełomie XIX i XX wieku ewangelicki kościół jest jednym z najpiękniejszych budynków w mieście. Jest też największą świątynią w Berlinie. Mieści się w niej aż 1500 osób. To właśnie tu odbywają się ekumeniczne nabożeństwa w ważnych dla Niemiec chwilach. Dzisiejsza katedra nawiązuje do stylu barokowego, ale musisz wiedzieć, że wcześniej znajdowały się tu katedry w stylu gotyckim i barokowym. Druga wojna nie oszczędziła zabytku, który został mocno zniszczony. Odbudowę rozpoczęto dopiero w 1975 roku. Obecnie znów zachwyca swoją wielkością, harmonią i urodą. Jak na katedrę z długą historią przystało, są tu także podziemia. W katedralnych kryptach pochowano licznych przedstawicieli rodu Hohenzollernów. Teraz czas na muzea na wyspie. Jest ich 5, a powstały w niespełna 100 lat. Każde z muzeów ma własny budynek. One również zachwycają swoją architekturą. Na ten unikalny kompleks muzealny wpisany na listę UNESCO składają się Muzeum Pergamońskie, Muzeum Bodego, Stare Muzeum, Nowe Muzeum i Stara Galeria Narodowa.
Co możesz zobaczyć w tych placówkach? Przede wszystkim fantastyczną kolekcję eksponatów archeologicznych. Oprócz wspaniałego ołtarza pergamońskiego i babilońskiej bramy Isztar możesz zobaczyć wspaniałe greckie rzeźby, kolekcję sztuki z Bliskiego Wschodu oraz Egiptu, a także kolekcję sztuki z XIX wieku. W nowym muzeum staniesz oko w oko ze słynnym popiersiem egipskiej królowej Nefertiti. Dokładne zwiedzenie tych unikalnych kolekcji może zająć bardzo dużo czasu. Po wizycie na Wyspie Muzeów możesz przejść się do Bramy Brandenburskiej. To najbardziej znana budowla Berlina, prawdziwy symbol miasta. Po drodze do tego zabytku zwróć uwagę na budynki Uniwersytetu Humboldta oraz Staatsoper Unter den Linden, najstarszą operę w mieście. Znajdują się one na głównej historycznej ulicy Berlina, czyli Unter den Linden. To jedna z najpiękniejszych ulic miasta, którą wieńczy słynna Brama Brandenburska. Jest ona obowiązkowym punktem każdej wycieczki po Berlinie. Budowę Bramy Brandenburskiej zlecił Fryderyk Wilhelm II. Miała być bramą pokoju, a jednocześnie elementem murów miejskich. Mury rozebrano, pozostawiając jedynie tę bramę. Budowla jest bardzo charakterystyczna. Ma 26 metrów wysokości i 65,5 metra szerokości. Szczyt wieńczy kwadryga, którą powozi Nike. Niewiele osób wie, że do budowy tej monumentalnej budowli użyto m.in. piaskowca z okolic Lwówka Śląskiego. Przez wiele lat podziału Berlina na dwie części przez bramę nikt nie przechodził. Stała na pasie ziemi niczyjej i nie można się było do niej zbliżać. Po zjednoczeniu została odnowiona i dziś jest wielką atrakcją turystyczną. Na placu przy bramie świętuje się różne uroczystości z Sylwestrem na czele. Odbywają się tu również koncerty i demonstracje. Niedaleko bramy znajduje się niezwykły pomnik upamiętniający Holokaust. Jego ascetyczna forma pobudza do refleksji. Z Bramy Brandenburskiej blisko już do miejsc, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Niemiec. Wystarczy, że przejdziesz dosłownie 500 metrów, żeby zobaczyć Reichstag, czyli siedzibę niemieckiego parlamentu. Nieco dalej znajduje się nowoczesny budynek, w którym urzęduje kanclerz Niemiec. Sam Reichstag jest ogromny. Zbudowany pod koniec XIX wieku, łączy kilka stylów architektonicznych z neorenesansem i neobarokiem na czele. Budynek został częściowo zniszczony w 1933 roku podczas pożaru. To wydarzenie ułatwiło dojście do władzy Hitlerowi. Po wojnie budynek przez wiele lat stał zniszczony. Dopiero w 1961 roku podjęto decyzję o odbudowie. Po zjednoczeniu Reichstag poddano kompletnej modernizacji. Z dawnego budynku pozostała jedynie fasada. Dodano oryginalną, potężną stalowo-szklaną kopułę o średnicy 40 metrów i wysokości 23 metrów. Jest wyjątkową atrakcją dla turystów. Niemcy wciąż pamiętają o czasach, gdy panował terror i komunizm. Pieczołowicie zachowali budowle lub ich części, które przypominają o tych mrocznych czasach. Poszukiwania tych pamiątek zacznij od Bramy Brandenburskiej. W czasach podziału Niemiec i Berlina była ona niejako częścią słynnego muru berlińskiego o długości 156 km dzielącego miasto na dwie części. Mur obalono, ale zostawiono kilka fragmentów jako symbol tamtych czasów. Znajdują się one w dzielnicach Mitte i Friedrichshain-Kreuzberg. W tej drugiej dzielnicy przy Mühlenstraße mur zamieniono w artystyczną galerię East Side Gallery. Wybitni twórcy z całego świata stworzyli na nim dzieła mówiące o pokoju i demokracji. Znajdź słynny Checkpoint Charlie i Plac Poczdamski. Ten pierwszy to najbardziej znane przejście między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. Po stronie NRD odbywała się drobiazgowa kontrola każdego przechodzącego. Plac Poczdamski jest dzisiaj jednym z najruchliwszych miejsc Berlina. Taki był również do roku 1961. Jednak w czasie zimnej wojny, gdy postawiono mur berliński, z dnia na dzień stał się pustym, bezludnym placem. Znajdował się bowiem na ziemi niczyjej. Blisko placu znajduje się Muzeum Topografii Terroru. Wcześniej była tu siedziba Gestapo i więzienie należące do tej instytucji. W tym ponurym miejscu znajdowały się także dowództwo SS i Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. To tutaj podejmowano decyzje, w wyniku których zgładzono miliony istnień ludzkich z Żydami i Romami na czele.
dzięki specjalnym planszom zapoznasz się, jak powstawał i działał aparat terroru III Rzeszy. Po intensywnym zwiedzaniu zabytków Berlina należy Ci się chwila oddechu i odpoczynku. Najlepiej wybierz się do położonego tuż za bramą brandenburską parku Tiergarten. To prawdziwe zielone płuca miasta. Liczne trasy spacerowe, zbiorniki wodne, ławeczki, miejsca wypoczynku, a przede wszystkim wspaniała roślinność zachęcają do pobytu w tym ponad 200-hektarowym parku. Niektórzy porównują go do nowojorskiego Central Park. W parku jest sporo pomników. Najbardziej znane to kolumna zwycięstwa Siegessäule o wysokości 67 metrów. Na jej szczycie znajduje się złota figura bogini zwycięstwa Nike. Dla wielu niespodzianką są schody, którymi można wejść na taras widokowy na szczycie kolumny i stamtąd podziwiać panoramę Tiergarten oraz Berlina. Na północnych obrzeżach parku znajduje się Pałac Bellevue, w którym mieści się siedziba prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Integralną częścią parku jest też słynny ogród zoologiczny Tiergarten, który jest najstarszym ogrodem tego typu w Niemczech. Jest jednym z najbardziej cenionych ogrodów zoologicznych na świecie. Przeszło 14 tysięcy zwierząt z 1500 gatunków ma zapewnione warunki zbliżone do naturalnych. W tym miejscu możesz spokojnie spędzić cały dzień, zwłaszcza że znajdziesz tu liczne restauracje i bary. Nieco dalej od centrum Berlina znajduje się kolejne miejsce, które powinieneś koniecznie zobaczyć. To wspaniały Pałac Charlottenburg. Początki budowy przypadają na koniec wieku XVII. Zbudowany w stylu włoskiego baroku, miał być siedzibą królowej Zofii Karoliny. Po późniejszych rozbudowach stał się na początku XIX wieku letnią siedzibą królów pruskich. Już z zewnątrz pałac robi wielkie wrażenie. Równie wspaniałe są jego wnętrza. Przepiękne zdobienia, złocenia i ornamenty przyciągają wzrok. Do tego dochodzą kolekcje z porcelany i srebra oraz pamiątki rodowe. Twoją uwagę na pewno zwrócą regalia używane w czasie koronacji Fryderyka III na króla Prus. Są to między innymi dwie korony, pieczęć cesarska, miecz, berło i cesarskie jabłko. Pałac otaczają wspaniałe ogrody. To tu po raz pierwszy w Niemczech utworzono ogród barokowy w stylu francuskim. Dziś je odtworzono i znów cieszą licznych zwiedzających swoim pięknem. Z tym pięknym pałacem łączy się początek historii słynnej bursztynowej komnaty. Była już montowana w jednym z pomieszczeń na zlecenie Fryderyka I Hohenzollerna. Po jego nagłej śmierci następca Fryderyk Wilhelm I nie był nią zainteresowany i sprezentował to dzieło sztuki carowi Rosji Piotrowi Wielkiemu. Jak pewnie zauważysz podczas zwiedzania, Berlin ma sporo cieków wodnych, bo prawie 7% powierzchni miasta stanowią wody. Leży nad dwoma sporymi rzekami, Sprewą i Havelą oraz ich dopływami. Na terenie miasta i wokół niego znajduje się też wiele jezior. Szlaki wodne w stolicy Niemiec mają ponad 200 km. Dlatego zwiedzanie Berlina od strony wody staje się coraz popularniejsze. Berlińczycy bardzo lubią spędzać czas nad wodą. W pogodne dni nad brzegami wód plażuje i wypoczywa wiele osób. Niewiele mniej uprawia także różne sporty wodne. Kajaki, łodzie czy motorówki są niezwykle popularne. Turyści chętnie korzystają z wycieczek po rzekach Berlina. Wybierz się na rejs po Sprewie. Możesz wybrać się na krótki rejs albo spędzić na wodzie nawet pół dnia, podziwiając Berlin z zupełnie innej perspektywy. Jeśli masz więcej czasu, to warto wybrać się na przejażdżkę tradycyjną łodzią po Sprewie. Taka podróż po Spreewaldzie wśród wspaniałej przyrody jest prawdziwą przyjemnością. Przy okazji możesz spróbować tradycyjnych ogórków spreewaldzkich i chleba ze smalcem. Do Berlina z Polski jest wyjątkowo łatwo dojechać pociągiem lub autobusem. Można też wybrać się samolotem, ale to nieco droższa opcja. W samym mieście poruszanie się jest naprawdę komfortowe dzięki znakomitej komunikacji publicznej. Do wyboru są metro, kolejka, tramwaje i autobusy. Dzięki nim bez problemu i bardzo sprawnie dostaniesz się tam, gdzie potrzebujesz. Jeśli chcesz wybrać się własnym samochodem, to pamiętaj o ograniczeniach ekologicznych. Tylko niektóre pojazdy są wpuszczane do centrum.
Dlatego zdecyduj się na naprawdę świetną komunikację publiczną, która na dodatek jest doskonale oznakowana, więc na pewno się nie zgubisz. Najlepszą opcją będzie wykupienie specjalnej karty Berlin Welcome Card. W cenie masz nie tylko darmowe przejazdy i wejścia do niektórych zabytków, ale także zniżki na wejścia do wielu atrakcji. Cena zależy od czasu ważności karty. Można ją kupić w wielu punktach, między innymi na lotnisku, dworcu centralnym i w punktach informacji turystycznej. Sporo osób zwiedza też Berlin z siodełka rowerowego. Rower można wynająć za niezbyt wygórowane kwoty. Są też organizowane specjalne wycieczki rowerowe z przewodnikiem po najważniejszych atrakcjach miasta. Jeśli chodzi o noclegi, to Berlin nie jest najtańszym miastem. Noclegi w ścisłym centrum sporo kosztują. Najtańsze można znaleźć w hostelach nieco oddalonych od najważniejszych atrakcji. Jednak dobra komunikacja sprawia, że dostanie się do centrum nie jest zbyt dużym problemem. Na końcu tego odcinka znajdziesz link do innych filmów z miejsc, które warto zobaczyć. Zostaw łapkę w górę i komentarz o swoich podróżach. Będzie nas to motywować do pracy nad kanałem. Wyżywienie w Berlinie, podobnie jak komunikacja, nie jest problemem. Działa tu mnóstwo lokali gastronomicznych, które oferują nie tylko tradycyjnie niemieckie jedzenie, ale także potrawy z całego świata. Ponoć najlepsze na świecie kebaby można zjeść właśnie w Berlinie. Co ciekawe, taka wielokulturowa kuchnia Berlina to nie jest sprawa ostatnich lat. Od zawsze w Berlinie mieszały się przeróżne narodowości, które wpływały na miejscową kuchnię. Z tradycyjnych dań warto spróbować golonki po berlińsku, klopsów królewieckich czy sandacza. Do tego oczywiście piwo. Z hitów ostatnich lat koniecznie zjedz currywurst, bez problemu dostępny w licznych barach z fast foodem. A co przywieźć z Berlina? Wciąż możesz nabyć kawałek muru berlińskiego. Najczęściej jest to niewielki kawałek zatopiony w akrylu. Ciekawą wersją są breloczki z kawałkiem muru. O wiele ciekawsze wydaje się jednak herbowe zwierzę Berlina, czyli niedźwiedź. Misie w przeróżnych wersjach dostaniesz w każdym sklepie z pamiątkami. Z Berlina możesz też przywieźć pamiątki gastronomiczne. Berliner Weisse, czyli piwo z sokiem, czy likiery ziołowe Berliner Luft, będą na pewno odpowiednie. Świetne będą też czekoladki z wizerunkiem herbowego niedźwiadka, czy czekolady w opakowaniach z najważniejszymi zabytkami miasta. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.